Witajcie moi drodzy, z tej strony ponownie wasz niezawodny, ukochany, czasami znienawidzony Moskit. Witajcie w grze Revenge of the Titans, czyli jednej z pięciu, w sumie w tym momencie sześciu, a nawet 11 gier, które wchodzą w skład trzeciej edycji Humble Indie Bundle. Ja zakupiłem grę, jak już mogliście wcześniej usłyszeć, parę dni temu i nastąpiło to jeszcze zanim było wiadomo, że w skład trzeciej edycji wejdą także gry z drugiej edycji, więc nie miałem najmniejszego zamiaru, nie wiedziałem nawet, że w tą grę, czyli Revenge of the Titans w ogóle zagram. No jak sobie widzicie, skończyło to się inaczej. Czym jest Revenge of the Titans? Revenge of the Titans jest takim odpowiednikiem gry Tower Defense, z tym, że możemy tutaj rozwijać nasze wieżyczki pomiędzy misjami, wynajdywać nowe ogólnie przedmioty. Tutaj sobie widzicie, mamy właśnie taki ekran przed misją, w którym możemy wybrać jedną tutaj z dostępnych technologii. Żeby na przykład dostać chociażby, no blastery i heavy blastery mamy, nie, w tym momencie heavy blastera nie mamy, ale żeby na przykład dostać multi blastera, musimy wynaleźć jedną technologię cooling tower oraz jedną technologię multi barrel technology. W tym momencie po prostu wynajdziemy sobie ciężki blaster. I tutaj mamy mapkę. Zanim w ogóle będziemy mogli myśleć o tym, żeby pokonać naszych tutaj nacierających oponentów, musimy postawić wieżyczki. Proszę, na przykład tak, żeby nie było przejścia dla tychże stworów niedobrych, tytanów, które nas atakują ziemię. Wystarczy, że postawimy w ten sposób wieżyczki i będą one zatrzymywały nacierających na nas wrogów. Ogólnie ta mapa jest to druga misja, jak sami wiecie, w Brukseli. Jest to strasznie prosta ogólnie misja, która nie stanowi jakiegoś większego zagrożenia, a tym bardziej jakiegoś poziomu trudności. Dopiero trudniejsze dalsze misje są naprawdę trudne i trzeba ostro się napocić i wiedzieć, nad jaką bronią się skupić i jaką technologię wynaleźć, żeby przejść daną misję. I tu jest mały problem, ponieważ daną technologię, w ogóle technologię możemy wynajdować tylko pomiędzy misjami. I problem jest taki, że musimy wynaleźć rafinerię, żeby wydobywać surowce. O, dokładnie. I właśnie problem jest taki, że technologię pojedynczą, tylko i wyłącznie jedną technologię możemy wynaleźć pomiędzy misjami. I czasami już w jakiejś misji potrzebujemy przykładowo przytam dużą ilość słabszych wrogów, bądź dużą ilość mocniejszych wrogów. To problem jest taki, że na przykład nie mamy akurat odpowiedniej wieżyczki, żeby to pokonać. I czasami trzeba się naprawdę mocno napocić, aby jakoś to przejść. A dobra, w tym momencie posiadam już rafinerię. Tutaj możemy wydobywać surowce z takich pól minerałów i co chwilę będziemy dostawać 10 surowców z każdej wybudowanej rafinerii. Zawsze robię tak, że buduję na przykład dwa działka małe, jedno większe, żeby tak się jakoś to przeplatało wzajemnie. Zazwyczaj to pomaga. Co jakiś czas na przykład dostajemy takie znajdźki, ogólnie jakieś bonusy, jakieś pieniążki, inne takie power-upy, które na przykład tutaj są. Można na przykład sobie naprawić wszystkie budowle na mapie, bądź po prostu zregenerować ich tarcze. Bądź po prostu dać im dodatkowe tarcze. No, dajmy już tutaj jeszcze może jedną. O, tutaj dostajemy bezerk. Prawdę powiedziawszy, nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Daje 10-sekundowy boost, ogólnie super power. A, czyli ogólnie możemy to wykorzystać, jeżeli będą na nas nacierały ogólnie wielkie hordy naszych wrogów. Całkiem przydatna rzecz, nie powiem. Dobra, tutaj sobie przeładujmy. Musimy też dbać o poziom amunicji naszych wieżyczek, ponieważ o, widzicie sami, trzecia misja i koniec. Ogólnie dbać o poziom amunicji naszych wieżyczek, ponieważ kończy im się one. Oczywiście jak skończy im się amunicja, będą same przeładowywać swoje magazynki, że tak to najmę, że tak to można nazwać. I w takim wypadku będą same przeładować. Jeżeli oczywiście posiadamy chwilę spokoju, a na przykład nasza wieżyczka posiada małą amunicję, to sami możemy zlecić przeładowanie jej i wtedy to pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie tej wieżyczki. Można na przykład sobie teraz wynaleźć, no nie wiem co na przykład Droid Factory, nawet nie wiem co to jest, ale dobra. Ale na przykład, co tu możemy? Skaner, baterie, cooling tower,
barykady nawet, w sumie, no to może być całkiem przydatne, prawdę powiedziawszy. Zobaczmy, co to daje, jak to będzie wyglądało. Dobrze. No to najpierw wiadomo, trzeba zacząć od faktorii. Dobra, faktoria ogarnięte. Teraz możemy zająć się rozbudowywaniem naszych linii obronnych. O, właśnie w ten sposób i zobaczmy, jak wygląda ta barykada. O, całkiem przydatna opcja, nie powiem. W sumie szkoda, że wcześniej tego nie wynalazłem, bo to jest naprawdę całkiem naprawdę przydatna budowla w tym momencie, naprawdę. No, sami widzicie, no, człowiek uczy się z czasem, zaczyna coraz lepsze rzeczy wynajdować i taktyki także opracowywać, więc warto próbować różnych dróg, różnych opcji. No. Dobra, tutaj zaraz ta misja chyba, szczerze, raczej powinna być bez problemu ukończona. Przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. Tutaj postawimy sobie dodatkowe wieżyczki, żebyśmy bez problemu przeszli to wszystko. O, pieniążki. O, prościzna, naprawdę. Kolejny nowy tytan, którego możemy napotkać na naszej drodze. Dobra, w takim przypadku wyprzedł na przykład Cooling Tower, dzięki któremu zwiększa się ogólnie prędkość wystrzeliwania pocisków z naszych wieżyczek. To może się przydać do Multiblastera, który jest naprawdę przydatną wieżyczką. Takim karabinem maszynowym wśród wieżyczek. I na tym na dobrą sprawę skończymy ten odcinek rozgrywki 2.0, bo chyba dałem wam pojęcie, jak wygląda, z czym się je tą grę. Oczywiście naszym zadaniem podstawowym, chyba czego nie wytłumaczyłem, ale to jest chyba oczywiste, że musimy odbroić nasze miasto, naszą główną bazę przed atakiem tytanów, przed atakiem obcych. I to by byłoby na tyle z Revenge of the Titans. Tak myślę, jakbym miał czas, a z tym może być problem, nagram jeszcze jakąś inną rozgrywkę 2.0 z podstawowych gier z Humble Indie Bundle 3 edycji. Tylko problem jest taki, że dzisiaj mamy piątek, 15:01 będąc dokładnym. Problem jest taki, że w poniedziałek jadę do Warszawy na tydzień i po prostu mnie nie będzie. I w takim rozrachunku może być problem z nagraniem programów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc trzymajcie się cieplutko. Być może nagram coś z Warszawy, jak będę, ale to już raczej nie będą gry, tylko jakieś takie różne, jakieś relacje z tego, co ja po prostu tam robiłem. Nie wiem, zobaczymy. W ogóle po prostu nie wiem, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie. Więc mówię, jak już mówiłem, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.